Proszę bardzo. Tutaj to przestanąć, z kieszeni wszystko wyjąć, sprawdzić wszystko już. Zatrzymał podwytowanie skanu. No to proszę wyjąć wszystko. I teraz będziesz się rozbierał, otrzymasz piżamę. Proszę bardzo. Raz, dwa. Imię? Piotr. Ile masz przy sobie? Karterowa ramienie i pieniądze. Ile masz pieniądze? 50 zł. Połóżmy na razie to wszystko. Pozwól tutaj, podpisz tutaj, sprawdź te rzeczy. Są twoje tutaj wszystkie spisane? Proszę tu podpisz. I tym proszę związać korek. Ile masz lat? 16. 16. Co robią twoi rodzice? Mama jest teraz jest sprzątaczką. Tak. A tata tym dekoratorem teraz. Tak, chodzisz do szkoły, do której klasy? Do 7. Jak to się stało, że trafiłeś do zakładu? Kiedy dokonałeś pierwszej kradzieży? Ile miałeś lat wtedy? 12. 12. A o co była sprawa pierwsza? Pierwsza sprawa była o to, że nie chciałem chodzić do szkoły. Za karę, tak? Tak. A pierwsza kradzież kiedy nastąpiła? Kiedy miałem 12-13 lat. Dlaczego uciekasz? Teraz nie dostałeś przepustek? Tak, a teraz ostatnio dowiedziałem się, że nie, do następnej klasy nie otrzymałem promocji i uciekłem. Z tego powodu? Tak. Nauka ci sprawia trudności? Nie bardzo. Z jakich przedmiotów masz kłopoty? Z matematyki i z fizyki. Z geografii nieraz. I co jeszcze było powodem ucieczek twoich? Rodzice cię odwiedzają w zakładzie? Odwiedzają. Kiedy ostatni raz byli? Chciałbym, żebyś ty rzeczywiście, prawda, wyrósł na dobrego obywatela. No a ponadto uważam, że nie należy tak postępować. Tak? No bo widzisz, w domu konkretnie masz co zjeść. Chleb jest najczęściej posmarowany, tak? I kawa z mlekiem, tak? No, no to herbata. A tu widzisz, tu niestety, proszę ciebie. Państwowy wicht. Orientujesz się, że jedno danie, prawda? Rzadko, tam określone dni są dwa dania. Dalej, prawda, kawka, suchy chlebek, czy tam chlebek ze smalcem. No, także to się chyba nie opłaca, prawda? No. No co panią przywiąże? No też właśnie, ja pójdę do pracy, mąż nieraz tak wypadnie, że no. Powiedzie, pracuje, no oni sami się to ona musi sama wiedzieć no, o tym, co jest złe, a co jest dobre. Cała noc pozostała tylko na graniu w karty? Nie, my całą noc nie byliśmy, chyba ze 4 godziny. A potem bo następny, też padał, nie mogę a następną, a to znaczy te następne godziny nocy, gdzie spędziłeś się? A sobie chodziliśmy. Jak sobie chodziłeś? Po ulicach? Nie. Nie wierzę ktoś w to, bo... Ktoś mógł przyjechać? Dobra, przesuń się troszkę, tu się bliżej jeszcze. Oni dostali ubranie teraz?
może buty dali literaturze, niech ona sobie czyste przyłoży. Proszę, proszę pani, jest taka sprawa. Może chwileczkę, jak on, ja chciałem najpierw sprawdzić tutaj dane personalne, co ona podała. I pani dowód poproszę tak samo. Proszę bardzo. Pani jest matką, tak? Tak. Proszę pana, czy to jest prawdą, że pan był w przeszłości karany sądownie? Tak. W sumie pan zarabia około 4000, tak. Ona tak podała. Tak. Ojciec, więc ona podała. Ojciec nie łoży na utrzymanie rodziny, mieszkanie no nie w starym... nie łoży 3,5 miesiąca. W starym budowni. A dlaczego pan tak długo nie podejmuje pracy? Ja po prostu sobie lekceważę, jak córka se lekceważy, bo taki mąż se lekceważy. Naprawdę, że ja mam bardzo ciężko. Córka idzie w ślady. Też lekkie życie. Te dzieci było... też są na luz pas, można powiedzieć, w tych godzinach. Co? Zawieśnienie kiedy? W zeszłym roku wyszło. Wyrok nie. Wyszedł. Jak to nie? No to jest już aktualne, proszę pana, to ja nie wiem dlaczego. W zeszłym roku wyrok wyszedł mu dopiero zawieszenie. To znaczy się skończył, tak? Tak, tak. A miał 4 lata. Nie chodzi mi tylko, wie pani, czy to było za pozwolenie. Ona wyszła do szkoły, proszę pana. Kiedy? Wczoraj. We wtorek. A we wtorek. Wyszła do szkoły. Wczoraj rano. No wczoraj, no wtorek był wczoraj. Tak. Na godzinę miała, którą? No już z tego wszystkiego, ósmą. Na ósmą miała iść do szkoły i wzięła książki, wzięła torbę i poszła do szkoły, bo ona chodzi do szkoły specjalnej. W związku, że ona miała, chora była, może 3,5 miesiąca w Zgierzu, w szpitalu. A więc tak, jak ona twierdzi, nieletnia zbiegła z domu w dniu 3 czerwca o godzinie 9. Powodem ucieczki było znęcanie się oboje rodziców nad nieletnim. Bardzo często, o byle co, dostaje bicie. Matka bije pięściami po głowie, ojciec z paskiem po całym ciele. Ona trochę miała, proszę pana, ślady tak, na ciele. Miała, pasku, ona dostała ode mnie, proszę pana, bo przyszła o 11 po 10, 10 w nocy. I w poniedziałek. To ja nie zaprzeczam tego faktu, bo ja prosiłam, ja tłumaczyłam. Elżunia, ty zrozum, że ty nie jesteś jeszcze samodzielna. Jeszcze nie masz 18 lat. No właśnie. Kiedy się widziałaś ostatnio? No to jak to? Ani nawet nie przywitasz się, ani nawet nie przeprosisz, że uciekłaś z domu. Proszę wyjść jeszcze raz, wyjdziesz jeszcze tak jak należy wyjść. Tak jakby spotykała się z rodzicami. Proszę bardzo. No już. No i proszę. No co, nie umiesz przywitać się z mamą? No to więc co? No więc proszę bardzo, przywitaj się z matką i z ojcem. Nie umiesz się przywitać? U mnie. No to więc przywitaj się. Co masz jakąś? Przepraszam. A co ty masz, Boże? A ty uciekłaś? Tutaj. No co to jest? Tak. Podałaś tutaj, że obydwoje rodziców nadużywają alkoholu. No więc jak to powiedz. Czy mama pije? Czy mama nie pracuje? Czy mama opuszcza pracę? No pracuje. No, no to jak może pić alkohol? Proszę, powstańcie wszyscy do kolacji. Zwoje się, bracie.